Attention. Uwaga, panie. Wystartujemy. Startujemy. Dominująca kolina, panie. Jesteśmy w gminie Kostrzyn. Jest to tak zwana stara cegielnia na terenie Iwna, czyli pod kostrzyńskiej miejscowości. Jest to nietypowa dla nas impreza, ale tą imprezą rozpoczynamy czwartą edycję pierwszego kroku wieszarskiego na terenie powiatu. Dlaczego powiedziałem nietypowa? Bo połączona z organizacją biegu, który organizowało Stowarzyszenie Walka Kostrzyn, a my rozgrywamy zawody dla kategorii 12-13 lat, ale też również poszliśmy i jesteśmy otwarci. Zrobiliśmy te zawody dla młodszych kategorii i również dla starszych. Z tym, że kategoria 12-13 lat to jest ta kategoria, która będzie walczyła o mistrzostwo powiatu w hotelu Sheraton. I płyniemy. Przypominam, 250 metrów. Michał, Kasper, Aleksy i Karol. Pewnie wyszliśmy cały 200 metrów do mety. Czy to był twój pierwszy raz na rygometrze? Znaczy, na takie jakby zawody to pierwszy, ale w szkole się robiłem raz, więc Ania. Fajnie. Na początku jest bardzo łatwo, ale potem już jest trudniej, ponieważ się męczysz. Jest bardzo męczące. Daję taki wycisk. No i po prostu ja lubię taki wycisk. Jestem tak naprawdę od małego, różne rzeczy trenowałam i myślę, że spróbuję trenować też wioślarstwo. No, wioślarstwie wiem tyle, że często jestem w Poznaniu i na Malcie. Dużo wiosłują ludzie. No i tyle, że to jest bardzo wymagający sport. Każdy może spróbować. Mamy dwóch wolontariuszy, zawodników klubu wieszarskiego z roku 1904, złotych medalistów z tegorocznych mistrzostw Europy w czwórce podwójnej. Oni są też z klubu wieszarskiego, tak jak już powiedziałem, i prezentują się jako takie osoby trochę VIP-owskie, a zarazem osoby, które uczą. Pierwsze kroki to jest bardziej zabawa. Tutaj, gdy wchodzimy w ten profesjonalny cykl treningowy, wygląda to trochę inaczej, ale ja zawsze to powtarzałem, że tym wszystkim też na tym etapie trzeba się bawić, żeby z tego czerpać jakąś radość, bo tak ciężko tyle czasu na tym spędzić, jeśli my będziemy cały czas patrzeć tylko czasy. Treningi też treningi, które przeprowadzamy, też nas cieszą po prostu. I to jest na stanowisku szóstym.